Celem istniejącego od 2000 roku programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej jest propagowanie piękna mowy ojczystej oraz wyróżnianie osób posługujących się językiem polskim z prawdziwą maestrią. Podczas gal finałowych poznajemy laureatów wybranych przez jurorów, wybitnych językoznawców oraz w ogólnopolskim głosowaniu Vox Populi. Pierwsza gala miała miejsce w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej zdobyli Krystyna Czubówna, Stefania Grodzieńska, Gustaw Holoubek, Jeremi Przybora, Bohdan Tomaszewski oraz Barbara Wachowicz. Podczas ubiegłorocznej gali na zamku w Malborku do grona blisko 100 dotychczasowych mistrzów dołączyli Jacek Cygan, Jan Kobuszewski, Tomasz Organek, Katarzyna Pakosińska, Andrzej Seweryn oraz Marta Szewczyk, przewodniczka Malborskiego Zamku. Tegorocznych laureatów poznamy w grudniu, a do końca listopada trwa plebiscyt Vox Populi. Po szczegóły zapraszamy na stronę www.mistrzmowy.pl. Tyle tytułem wstępu, a teraz do lektur. Rozpoczęliśmy publikację pierwszych nagrań, 15 lektur w interpretacji Mistrzów Mowy Polskiej, zrealizowanych dzięki dotacji Narodowego Centrum Kultury w studiach Teatru Polskiego Radia oraz podczas obchodów imienin Stefana Żeromskiego w Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach. Kulisy nagrań przedstawimy w tych kilku migawkach. Zapraszam. Mnicze czarne wiśnie, których woń przekraczała to, co ziszczało się w smaku, morele, w których miąższu szu złotym był rdzeń długich popołudni, a obok tej czystej poezji owoców i zaliż przemienienie świata, głos ten zwiastuje, lub jego skończenie. A wiatr prędki od nieznanej, bezimiennej, wielkiej mogiły leśnej leciał i leciał, niosąc i niosąc w przestrzeń, w czas, w pamięci, w serca, w przyszłość świata, triumfem dalekiej przyszłości rozbrzmiewający okrzyk Gloria Victis. Różowy groszek ciekawie wyglądał na wszystkie strony. Aksamitne bratki szeroko otwierały wielkie oczy, a drobne stokrotki uśmiechały się wesoło. Nie wiem, czy drobne było czysto. Posłuchałam, ale chyba czysto. Otwierały wielkie oczy, a drobne stokrotki No to możemy poprawić. Oglądał na wszystkie strony. Na wszystkie strony. Różowy groszek ciekawie wyglądał na wszystkie strony. Aksamitne bratki szeroko otwierały wielkie oczy, a drobne stokrotki uśmiechały się wesoło. I jeszcze na deser z naszego archiwum Frynę w mistrzowskiej interpretacji autorki. Gdy Aleksander zburzył gród i mur ateński skruszył, Frynę, obraza wszelkich cnót, wezwała patrycjuszy. Farsę, powiada, chcę wam dać, by dźwignąć tę ruinę. Na murach piszcie, taka mać, na rzecz ofiary Frynę. Drapie się po łbie ten i ów, nie patrzy na kurtyzanę. Nie wypiszemy, mówią, tych słów, bo święte co pisane. I tak szlachetny plan wziął w łeb, nie wyrósł gród ku własnej chwale. I oto nie ma dzisiaj tep, a za to jest morale. Bezpłatne lektury z mistrzami dostępne są na stronie internetowej www.mistrzmowy.pl w zakładce lektury. Serdecznie zapraszam, Piotr Kossakowski.